obrazki nie z wystawy. Z Santa Margherita do Portofino jedzie się taką drogą nad samym morzem. Droga jest nierzadko tak wąska, że nawet dwa nie za duże samochody, jeżeli kierowcy są niewprawni, nie są się w stanie wyminąć i wtedy robi się bardzo długi korek i ten korek trąbi, wszyscy są bardzo zdenerwowani. No, podróż się przedłuża. W samym Portofino wszyscy czekają zawsze na wielką atrakcję w postaci jachtu Madonny albo jachtu Berlusconiego, który kiedy wpływa, to wypiera całą wodę z basenu portowego. Jest mnóstwo rozmaitych łódek, łódeczek, łodzi motorowych, żaglówek i jachtów i wszystkiego, co tam tylko można. Dlatego, że Portofino to najważniejszy, najbardziej ekskluzywny port na Rivierze Włoskiej. Przyjechaliśmy tam sobie, wcale nie po to, żeby oglądać sztukę. Pochodziliśmy, a ile można oglądać tych jachtów, ile można patrzeć na górki okoliczne. W pewnym momencie trafiliśmy do czegoś w rodzaju ogrodu czy parku. I pisało, że jest to Muzeum Rzeźby na wolnym powietrzu. No to cóż, Muzeum Rzeźby zawsze warto zobaczyć. Wchodzimy. Jedna z pierwszych rzeźb, która rzuciła mi się w oczy, to jakieś takie rury i Józef Beuys. Józef Beuys wielkim artystą był, ponieważ chodził w kapeluszu cały czas. Miał wilka, chyba wilka, może hienę, nie pamiętam, ale chyba wilka miał, z którym też stale chodził. A poza tym ma jedną niewątpliwą zaletę. Ja jestem z nim w jednej z kolekcji w Niemczech i dlatego postanowiliśmy pooglądać właśnie tą galerię rzeźby. No przechodzimy. Część tej galerii okazała się taką jakby zachętą dla podróżników, dla tych ludzi, którzy nie spodziewali się tam żadnego muzeum, żadnych rzeźb, żadnych dzieł sztuki. Wobec tego część była dostępna bez konieczności płacenia. Zaczęliśmy je oglądać, już troszkę rozochoceni tym, że pooglądamy może pozostałą część. Sprawdziliśmy cenę, niezbyt wysoka cena za bilet, 5 euro. I otóż w pewnym momencie dostrzegam klatkę metalową, dosyć gęsto utkaną. A w tej klatce stoi coś w rodzaju beczki. Takiej beczki do przetrzymywania niebezpiecznych substancji chemicznych. Coś takiego jakby karton impregnowany z jakimiś obręczami plastikowymi. Za bardzo dokładnie nie pamiętam, pamiętam tylko tonację tego, taka brązowawa. I otóż czytam na tej beczce, że jest to artist sheet. Oczywiście znam tego artystę, który tworzy tego rodzaju dzieła, to znaczy zamyka to, co wytworzy do takich puszek i sprzedaje to. Nie pamiętam, jaka aktualnie była wtedy, kiedy byliśmy w Portofino, cena takiego opus magnum. Myślę, że co najmniej 30 tysięcy euro. A może i 130 tysięcy euro, a może jeszcze więcej. W każdym bądź razie stwierdziłem, nie, w żadnym wypadku nie będę się dokładał do tej kolekcji. I teraz powiem tak, nie dlatego wcale, żebym nie cenił artysty. Po prostu wydaje mi się, że jeżeli ktoś kupuje tego rodzaju dzieło sztuki, płaci za to gigantyczne pieniądze, to ja nie chcę w tym uczestniczyć. Poszliśmy sobie do portu, siedliśmy w jednej z tych kawiarni, które tam były. Kupiliśmy sobie kawę, lody, czy jakąś taką sałatkę owocową. Siedliśmy i czuliśmy się bardzo dobrze, ponieważ były piękne kobiety, w miarę wyględni mężczyźni, więc wszyscy nam się przyglądali, bo rozmawialiśmy dziwnym językiem. Wybraliśmy kawiarnię
nie najdroższą, wszystkie tam są najdroższe po prostu, więc taką samą jak wszystkie pozostałe. Było bardzo miło, ale zaczęły mnie wtedy nachodzić refleksje, ponieważ to jest dzieło sztuki, które jest wytworem kultury zachodniej. To właśnie, które było w puszce pod rzeczoną nazwą. Jest to dzieło sztuki, które musi rywalizować z florencką katedrą na przykład. Jakoś dziwnie nie wyobrażam sobie naszego europejskiego czy zachodniego społeczeństwa, które broni przed kimkolwiek wartości kulturowych zamkniętych w takiej puszce. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że będziemy bronili jakiejś katedry florenckiej. Czegoś takiego. Pozostawiam to bez komentarza. Sempre sogno mio.